No już w pierwszej sekundzie tego materiału muszę wam powiedzieć, że narodowy jest naprawdę olbrzymi. Ale nie mówię wam o tym bez powodu. A to, jak bardzo jest olbrzymi, myślę, że mogę wam pokazać tylko i wyłącznie z powietrza. I 53 tysiące ludzi, 53 tysiące z was. Ostatnie 5 tysięcy biletów dwudniowych na piątek i sobotę i około ostatnich 30 tysięcy na główną część wydarzenia, czyli na sobotnią imprezę. Ale o czym ja właściwie w ogóle gadam? Ano gadam o tym, co z gatunku tych pomysłów naprawdę niestandardowych. Umówmy się na dobry początek, że w piłkę nożną jako reprezentacja no nie jesteśmy najmocniejsi. Co mecz to mamy w ogóle, problemy ze spodenkami, cały czas pękają sznurki, cały czas mi spodenki spadały, nie byłem w stanie dalej kontynuować grę. Ale jesteśmy całkiem dobrzy w motorsport, wyrzućmy więc z narodowego, który właściwie ikoną piłki nożnej, piłkarzy i wylejmy tutaj tor do driftu, a następnie zorganizujmy największe zawody driftingowe w historii naszej planety. Brzmi dobrze? Mówię absolutnie poważnie. 15-16 września tego roku, obecność obowiązkowa dla każdego z was, bo w motorsport jesteśmy naprawdę zajebiści, a ja od bardzo dawna słyszę hasło więcej torów, mniej stadionów. I to dokładnie zrobimy. Czyli nic innego jak już oficjalnie. Drift Masters European Championships powered by Buddha. Wielki finał 60 najlepszych kierowców z całego świata. Japonia, Finlandia, Szwecja, Irlandia, Stany Zjednoczone, ale i właśnie Polska. Obecny rekord świata wielkości wydarzenia dookoła driftu to jakżeby inaczej. Ameryka, 25 tysięcy. My pokażemy, ile w motorsporcie znaczy właśnie Polska i zmieciemy ich o ponad drugie tyle. W piątek skromnie. Nie, bo treningi i kwalifikacje. Ale sobota? Ale sobota? Sobota to nawet nie pytaj. Sobota to... to będzie już coś. Wystawa ponad 40 super i hiper samochodów. A wezmę też klasycznie. Swoją lorę i auta będziecie mogli zobaczyć na żywo. Minimum 64 przejazdy najlepszych zawodników z całego świata. Oni jeżdżą drzwi w drzwi i to całkowicie dosłownie. Dla was również strefa symulatorów do gier. 36 stref z żarełkiem, do którego pewnie będzie kolejka, no ale bijemy rekord. Chociaż otworzymy dla was łącznie 250 kas, więc powinno iść całkiem sprawnie. Zakończymy wyjazdem w powietrze, a tak pół miliona. Gasimy światła na całym stadionie i pół bańki w pokaz pirotechniczny. No i do tego wszystkiego taki pokaz, który zrealizowałbym dla was, a nigdy jeszcze takiego nie robiłem. Odpaliłbym gumę w driftowozie na Stadionie Narodowym i przeleciałbym bokiem, a nade mną freestyle motocross. Chłopaki lataliby na motocrossie. Kurde, to by było co... Nie by było, tylko to będzie. No właśnie, to będzie. Tylko pytanie, czy ty będziesz razem z nami i czy zobaczysz to na żywo? Jedyna opcja to pierwszy link w opisie. Odsyłam was do pierwszego linku w opisie, ponieważ to właśnie tam możecie zakupić bilety, które siłą rzeczy są limitowane. To właśnie tam możecie zakupić bilety i wspólnie, razem z nami stworzyć historię. Moi kochani, przyjeżdżają kierowcy z 21 krajów. Przyjeżdżają właściwie kierowcy z całego świata, a my tutaj, w Warszawie, na Narodowym, stworzymy największe wydarzenie w historii motoryzacyjnego świata. Zapraszam więc was bardzo serdecznie, żebyście tę historię napisali razem z nami. Pierwszy link w opisie, a czy będzie grubo? No myślę, że to odpowiedziało na pytanie, czy będzie grubo. Siemano wszyscy! Witam was bardzo serdecznie w filmie, który już na wstępie powiem wam, że nie był w planach. Nie był w planach, ponieważ jest filmem, który przedstawia historię z gatunku tych, no raczej ciężkich do przewidzenia. To, że mam was, czyli odbiorców nie z pierwszej łapanki, dość często powtarzam i raczej wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że armia, którą tworzymy, jest naprawdę potężna. Natomiast nawet ja nie spodziewałem się, że ktoś z was jest w stanie przyjść mi prezentem za 80 tysięcy, ale dolarów, czyli jakieś 320 tysięcy złotych. I teraz jak bardzo może się wam wydawać, że ten tytuł to jakiś clickbait? Jak bardzo może się wam wydawać, że w tej historii gdzieś musi być jakiś haczyk? No myślę, że bardzo, natomiast ja ponownie i bardzo wyraźnie podkreślam, że na tym kanale nie stosujemy żadnych clickbaitów, a tytuły są mocne, ponieważ publikujemy tutaj mocne rzeczy. Tak więc rozsiądź się wygodnie, podgłośnij i poproś, żeby ci nie przeszkadzano. Zaczynamy, a intro teraz. Thank you.
związku z tym, że tak jak wspomniałem, cała ta akcja jest w 100% spontaniczna i w ogóle nie miała mieć miejsca, no to nie mamy nagranego żadnego wstępu, żadnego intro, żadnego wprowadzenia takiego, żebyście w ogóle wiedzieli, co się dzieje w tym filmie. Dlatego pozwólcie, że przez tę historię przeprowadzę was w ten sposób. Aby zacząć od początku, musimy cofnąć się w czasie. Piątek, 28 lipca, pakujemy się i przygotowujemy do wyjazdu na Speedland Festival. Jest to impreza, której organizatorem i właścicielem jest twarz, którą naprawdę możecie już kojarzyć z wielu wyjazdów. Jako ciekawostkę powiem wam, że ten gość jest również udziałowcem w DOES, czyli w projekcie, który wam zapowiadam. Ale no, mniejsza. To jego impreza, więc jedziemy solidnym zestawem. Spełniając swoje marzenie zawiezienia aut na loże, spełniamy również marzenia dzieciaków, które mijamy na drogach i które ten widok zapamiętają pewnie na długie lata. Dojechaliśmy na miejsce w okolicy zachodu słońca, postanowiliśmy na szybko wszystko zrzucić, a następnie udaliśmy się do domku i walnęliśmy w kimę. Natomiast przychodzi sobota, otwiera się już właściwie cała impreza. Naprawdę tysiące z was bawiący się w klimacie motoryzacyjnym, super samochody, samochody tuningowane, masa atrakcji, a do tego wszystkiego całkiem spora nitka driftu. Na wejściu w okolicach 140 km na godzinę, a jak pewnie zauważyliście, przywiozłem S15 Mona Lisę, co może oznaczać tylko jedno. Kocham was i pozdrawiam! Ogólnie jest ciężko to inaczej nazwać, naprawdę bardzo dużo się dzieje. Natomiast mi nagle do namiotu przychodzi Haznar i mówi, że jest pewna niespodzianka, żebym poszedł razem z nim. No skoro mówi, że jest niespodzianka, żebyśmy poszli, to idziemy, chwytamy kamerę, no i tam zaczyna się... Jak to w ogóle nazwać? Widzę, co robisz, jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem. Ja chciałem tu podarować coś, co jest dla mnie bezcenne. Ten samochód pod pokrowcem jest dla ciebie. Ode mnie. Co ty gadasz, kurwa? Furę mi ktoś daje, wiesz, raz w historii YouTube'a. Ale dlaczego tak w ogóle? Odkrywaj. No bo jesteś super gość. Ja pierdolę. Co ty gadasz, wariacie? O co tu chodzi w ogóle? Ej, ziomal mi właśnie dał samochód, ja poważnie nic nie wiem. Powiedzieli mi, żebym tu przyszedł i był zakryty samochód i mówi, że jest dla mnie. K***a, zróbcie dla niego hałas, mordy! Daję samochody, ja też mogę. Ej, pierwszy raz w historii kanału to ja dostałem samochód. Tam się normalnie wskakuje? Wskakuj. Prawa noga, lewa noga. Nie, czekaj, teraz. Daj. O, dokładnie. Ty siedzę w naskarówce. Przed chwilą siedziałem i jadłem jajecznicę w domu. Słuchaj, fajnie pytanie. Ogólnie sporo informacji technicznych na temat wnętrza i różnych bajerów zostało mi przekazane, ale niestety podczas kiedy samochód chodził, żeby się zagrzać. Co za tym idzie, gdybym wam to puścił, to byśmy wyglądali jak dwóch mimów, którzy tylko ruszają ustami. Jedno natomiast jest pewne. Za całą sytuację należy się hałas dla ziomka. Zróbcie hałas, ale nie tak jak w przedszkolu, tylko taki naprawdę! Dawajcie!
Na koniec możliwie z każdym z was piąteczka i chociaż słowo zamienić. Impreza leci dalej, driftowozy, komplet za kompletem, czas leci, a finałem wszystkiego koncerty. Zagrał Kubańczyk, zagrał White 2115, którym serdecznie dziękuję za przyjazd. Mega fajne zakończenie całego weekendu. Nam pozostaje znowu zapakować Lorę i puścić ją na polskie drogi i już trochę bardziej na spokojnie podejść do tytułowego tematu odcinka. Dobra, speedland dobiegł końca, przed sekundą zapakowaliśmy wszystkie samochody na Lorę. Lora teraz w drodze z Krosna do Krakowa, a my mam nadzieję, że poznamy odpowiedzi na pewne nurtujące przynajmniej mnie pytania i na chłodno podejdziemy do tego, co tutaj się tak naprawdę stało i dlaczego gość sprezentował mi samochód o wartości mieszkania w mniejszej miejscowości. Mam do niego jakieś pytania, w ogóle chcę to wszystko zrozumieć, więc mam nadzieję, że całkiem sporo wyjaśni się również wam. Korzystając z tego, że już tutaj jesteśmy, jedziemy prosto do niego, jedziemy z nim pogadać, jedziemy to wyjaśnić i jedziemy też na spokojnie, bez tysiąca ludzi dookoła, obejrzeć to auto. Ledwo zaparkowałem i nawet nie zdążyliśmy włączyć kamery i pytam Bogusia: stary, o co tu chodzi? Wyjaśnijmy to tym wszystkim ludziom. Sytuacja wygląda tak, że dostałeś prezent ode mnie i też chciałbym, żebyś poczuł się tak jak ludzie, którym ty coś ofiarujesz i dajesz. No przyjemność dawania jest niesamowita, więc... No ja wiem, ale to wiesz, to nie jest auto za 30, czy za 40, czy za 50 tysięcy. To jest auto bezcenne dla mnie, bo masa pracy, ale pieniądze nie są tutaj istotne. To jest coś, czego nie masz, a no teraz już masz. Tutaj można wpakować Big Blocka? Możesz wszystko. Tutaj był wsadzony pierwotnie 5.9 800 koni. 5.9 V8 z kompresorem? Nie, bez kompresora. To z czego on generował 800 koni? Wiesz co, no takie silniki robią na skarze. To jeździło w Nextelu. Ale co, wolnoszczące 5.9 800 koni? Tak. No i tutaj popatrz, ile jest miejsca. Możesz wsadzić co tylko będziesz chciał, ale możesz też zrobić pierwszy samochód do driftu na skarę. Bo tego chyba na świecie jeszcze nie było. Ciekawe, jak to by się prowadziło, ale najbardziej mnie to cieszy, że zarówno to auto stoi na Podkarpaciu i ten dragster, którego musiałem kupić, żeby w ogóle dorwać Big Blocka, bo nie było Big Blocka samego w sobie, tylko musieliśmy kupić dragstera normalnie. W Stanach dragstera? Tak, i on stoi tu, z Big Blockiem normalnie, takim 1500-1800 koni może mieć. No nic nie, ściągajmy to czas na kebaba. W hamulce opierałem się, kiedy auto obraca się w drugą stronę toru. Jeszcze raz, jak to działa? Gdy auto jedzie z ogromną prędkością i na przykład odwraca się w drugą stronę toru, gdy wypada w poślizg, no, automatycznie otwierają się klapy. To one mają jakieś siłowniki? Nie, pod wpływem wiatru, który wchodzi pod spód, one się otwierają i hamują dodatkowo samochód. Film, jak proszę. Samochód odpowiednio jedzie w strudze powietrza, to się nie podnosi. Nie, ale jak zaburzy coś, tak, ona się obróci, tak. To podnosi ci ten hamulec aerodynamiczny. Tak, dokładnie tak. I tutaj spoiler regulowany, no wszystko jest w regulacji, tak samo tylne zawieszenie. Czyli ogólnie NASCAR to jest bardzo duża sztuka walki z wiatrem. Dokładnie tak, o to tam chodzi. Dla mnie i dla wielu z was pewnie NASCAR jest czymś zupełnie nowym. Ja z tym sportem nie miałem jeszcze styczności oprócz obecności w Stanach Zjednoczonych na torze NASCAR. Natomiast nie widziałem tych samochodów w ruchu i też nie do końca znam zasady, które panują w NASCARze. Ze względu na to, że to jest motorsport, który w Europie totalnie nie występuje. Sznury, widzisz? Gdyby miało coś odlecieć. I tak samo tu regulacja zawieszenia góra-dół. I oprócz tego jakby koło miało odpaść, to jest sznurem przybite. Tak jest. Tam się pisze dedykacja, gościu. Pato. Rób to, co kochasz, kochaj to, co robisz. Boguś, jesteś przepozytywnym wariatem. Tak jak i ty. I to jest właściwie hasło, moi kochani, nie tylko do mnie, bo tutaj mogłoby być do każdego z was. Rób to, co kochasz, kochaj to, co robisz. Taka jest prawda. Boguś powiedział mądrze. No ja jestem pod wrażeniem fest, nie? Powiem ci, że motoryzacyjnie już niewiele rzeczy tak, wiesz. Sobie myślę, kurde, no fajne to i to, ale kurde, NASCAR UWA, jeszcze która naprawdę jeździła w Daytonie, ale byłbym chętny, żeby poznać jej historię, kto nią jeździł i tak dalej, nie? Żeby wam pokazać Big Blocka, który podobno drze tak, że jak odpalili go kiedyś w nocy, to z sąsiedztwa przyszli, że z meblościanki spadły im filiżanki.
Kolejny punkt całej tej spontanicznej wyprawy to warsztat, w którym stoi Big Block. Ja ten samochód kupiłem rozbity, prawdopodobnie ktoś jeździł nim po ulicy w Stanach Zjednoczonych i uderzył albo w latarnię, albo w drzewo, ze względu na to, że wyglądał on dokładnie tak, jak widzicie teraz na zdjęciu. Wstawiliśmy go tutaj do warsztatu, tutaj został on po raz pierwszy odpalony i tutaj zostały ponaprawiane tak bardzo prowizorycznie wszystkie rzeczy, żeby go w ogóle móc sprawdzić, czy on działa i tak dalej, chodźcie. Tadam! To jest pojebane, co? Pasuje, nie? Bardzo. No, w NASCARze nie było. Nie. Ej, pchnijmy go do tyłu trochę. Ten film, jak ja wyjeżdżałem z Krakowa, w ogóle nie miał powstać, nie? To wszystko, co wy widzicie, to jest absolutnie spontaniczne. Nie no, jest przeolbrzymi ten piec i w ogóle cały ten samochód, jaki to ma klimat, chodźcie, pokażę wam. On stoi u nas od października, listopada zeszłego roku, natomiast chodźcie od strony kierowcy, pokażę wam coś. Chodź, chodź. Widać oponę? 48 cm opona, odpowiednik drogowej 480. Tak jak w Lambo Aventadorze są 345, to tu są 480. I oprócz tego... Tu cały ten wózek, nie? Ach, dlaczego śmiem snuć teorię, że ktoś tym jeździł po drogach? Zobaczcie, napis nowa, wiadomo, Chevy nowa. Natomiast ktoś bardzo podobną czcionką samemu customowo dorobił sobie street rod, czyli uliczny hot rod. Dlatego śmiem twierdzić, że ktoś w Stanach tym jeździł po drodze. A jak widzicie w tym momencie na przebitkach, kiedy byliśmy w zeszłym roku w Stanach na Hot Wheels Legends właśnie, to takie samochody rzeczywiście po drogach jeździły. Dlatego jestem w stanie w to uwierzyć i dlatego w tym roku również pojedziemy do Stanów, żeby to dla was nagrać. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to to zrób. A ja w tym momencie, słuchajcie, wyciągnę telefon, włączę szerokokątny obiektyw i przeskakujemy na to, jak to wygląda z mojej perspektywy, jak ten silnik wystaje nam przed maską. Widzicie to? Tutaj mamy normalnie wielki obrotomierz. Wszystkie wyłączniczki. Zobaczcie to. Cyk, cyk. Zobaczcie też tył. Wycięte nadkola, klatka bezpieczeństwa. To jest normalnie samochód, który jeździł sobie w dragu. Tylko po ulicy sobie jeździł. Powiedz nam ciekawostkę, tak? Tak. Bo ty odpaliłeś go tak prowizorycznie. Tak, tak. Opowiedz mi o tym, ponieważ to jest chłodnica z ciągnika, tak? Z kombajna, z Zetora, 140-konnego. Najmocniejsza, jaka była do zaadoptowania tutaj i najbardziej wiarygodna taka, żeby to w miarę mogło pociągnąć moc. I wsadziłeś tutaj normalnie... Ilu to jest letnia chłodnica? Nie wiem, wyciągnięta z krzaków od kolegi, pożyczona, że tak powiem. Działa, jeździ, chodzi, gumę smoli nawet, także... Wszystko gra. Możemy to odpalić? Pewnie, tu trzeba nawet. A że... podobno jest głośne, co? Tyle jest głośne, że tam na końcu ulicy mieszka sąsiad i przyleciał tutaj do mnie z taką lekką dozą awanturki, nie awanturki, żeby uważać, bo jego żona się bardzo boi, bo Putin nadlatuje, a to były takie początki, kurde, agresji. Aha. Na Ukrainę. Ja pierdzielę. Jestem k***a dumny. O k***a. Najgłośniejsze w czymkolwiek siedziałem. Chyba jest głośniejsze niż NASCARówka, nie? To jest dużo głośniejsze. Tak, wiesz, twoim, ty gazowałeś i mogliśmy stać. Tu nie dało rady. Nie da rady. Dlatego jak on przypłynął ze Stanów, to miał zatyczki do uszu w środku, tak, nie? Tak. To myślicie, że się podnosi do góry przy starcie? Na 100%. Ja myślę, że jak ma mocną trakcję, przyczepność, to może go podnosić. Wiadomo, to nie będzie szybciej ściekli, nie? Tutaj przód się może podnosić. Badamy nowe sfery tuningu w Polsce. Stans był, wysokie spasy były, offroad już jest, drift jest. Tego nie ma jeszcze. Ale zaraz będzie. No, za sprawą tego kanału powiem wam, że sporo rzeczy jeszcze nie ma, ale zaraz będzie. Na przykład jedyni na świecie driftowaliśmy po Czarnobylu. No i jakby nie patrzeć, to takich rzeczy jest znacznie więcej. No i czego by nie gadać i czy lubić, czy nie lubić, to na przykład test pakowności ziemniaków do Turasa poszedł worldwide i wbił 20 milionów wyświetleń na TikTokach i rolkach z USA czy Australii. Bez pierdnięcia. I chwalenie się tym. To nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, że robimy to wszystko wspólnie. To jest taki ewenement, jaka tutaj jest moc i
p***nięcie na tym kanale. A będzie jeszcze większe, bo rozgrzeweczka dobiega końca i wchodzimy w nowe zakamarki kontentu. Tymczasem wracając do tematu z gatunku tych, których nikt normalnie nie robi, to wróciliśmy na garaż i pakujemy naskarówkę na lawetę. I o ile to raczej czynność jest codzienna, to to, żeby laweta skopciła kapora z tą naskarówką na górze, już nie. Uścisk prezesa. Jakby nie patrzysz, pierd***y ty. Wsadziłeś diesla do sprintera i wsadziłeś skrzynię 8 HP. Ile to jedzie? 200. Ja pierdzie. A zrobisz tym rondo? To nie ma szpery. No nie ma szpery, ale to będzie jeżdżamy, wiesz, bokiem. Nie kłamał. Jedzie to, wracaliśmy oczywiście przez Niemcy. Widok lawety wiozącej taki sprzęt, lecącej z prędkością, no umówmy się, całkiem sprawnej osobówki, to zdecydowanie obrazek niecodzienny. Przez te Niemcy, naokoło strasznie, no ale dolatujemy w końcu w stronę Krakowa, a tam gość, który zdaje się, że mógł widzieć już wszystko, nasz golkowicki Han. Co tutaj jedzie, czy nie? Widziałem na TikToku. Ale chłopie, ty musisz to zobaczyć na żywo. Zawsze jak tu przyjeżdża laweta, to ty mówisz, że znowu coś kupiłem. Ja stary tego nie kupiłem. Grubo. A to jeździ? No jeździ to pierdala, to jedzie 320 na godzinę. Jak widziałem to na TikToku, to sobie się wiesz, pewnie to jest takie, wiesz, takie demo, no nie? Zaraz ja odpulimy, to usłyszysz, jakie demo jest. Patrz, w ogóle możesz, stary, zawieszenie se po prostu przekręcasz, masz wyżej, niżej. Sznur, jakby ci koło odpadło, żeby w innego kierowcę nie wy***ało. NASCAR to początek XX wieku, prohibicja, gdzie ci, co robili alkohol, potrzebowali szybkie samochody po to, żeby uciekać przed policją. Później prohibicja się skończyła, zostały im samochody i zaczęli organizować sobie wyścigi tymi samochodami szybkimi. I tak powstał NASCAR. Czyli tak w Stanach powstały wyścigi. No, dokładnie tak. Potrzebowali uciekać przed policją, a jak już przestali potrzebować uciekać przed policją, to potrzebowali do czegoś wykorzystać te wozy, nie? I zaczęli się ścigać. Wiesz jak to drze p***e? A wiesz jak drze p***e Big Block? A wiesz jak będzie dar p***e Big Block w tym? Powiem ci, że odpaliliśmy dzisiaj tego Big Blocka, jak jest Seba? Jest głośno. W tym filmie nie ma natomiast mowy o żadnej przerwie. Ja jestem odkorbiony na punkcie tego, żebyście byli usatysfakcjonowani po obejrzeniu filmu i normalnie z dnia na dzień targam Dragstera do Krakowa, żeby go na hamownię wsadzić i sprawdzić, czy to ma 800, 1000, czy może 2000 koni, albowiem tego nie wie nikt. Co jest, panowie, fajny? Zajebisko. Widzieliście kiedy coś takiego na żywo? Nie. Jak się kisiel zapatrujesz? Autentycznie się boję. 48 cm ma ponad tył. Ja się na początku zastanawiałem, czy one nie są połączone, jedna rąka z tyłu. Chłopy, co widziały, już wszystko. Właśnie to, co mówiłem, że on ma krótki most i może być problem taki, że nasze huby nie mają długiego adaptera, żeby je założyć. Dobra, pchajmy go, no. Zaraz skoczymy jeszcze po śruby, to chwycimy go na śrubach. Tu jest niedokręcone. Przy tym nie można majstrować tak o, tylko się tak majstruje. Ale pasuje dobrze. 27. Ej, dawać go, spróbujemy. Nie mamy nic do stracenia. Konstrukcja jest toporna. Przypomina auta z moich czasów, młodości. Ziły, to były czasy. Powiem ci, że ogólnie Chevrolet Nova to jest czasów twojej młodości. Pomysł jest, żeby go hamować na zewnątrz, się chłopaki boją, że budynek chyba zacznie drgać. I to jest słuszna obawa. Kisiel, pół Polski nauczył stroić samochody, patrz, mówi, kurwa, fajne, jak to samochód. Ja jestem ze szczęścia. Żarty żartami. Zabawnie jest, ale pozwólcie, że wytłumaczę wam, co jest problemem. Skupiel jest tak specyficznie zbudowany, że nie da się tego wstawić na zwykłą hamownię. Koła z tyłu są tak szerokie, że mają między jedną oponą, a drugą tylko 80 cm. Minimalnie jest 100, a tak optymalnie to ze 140. Na tej hamowni znowu koła są tak olbrzymie, że wchodzą właściwie w połowę kabiny. Piasty więc są mocno schowane, a błotniki blokują możliwość przypięcia hamowni. Żebyście wy skumali, jaki jest rozmiar tego, czekajcie, to jest moja dłoń, patrz. To ja naprawdę mam dość sporą łapę, nie? Patrzcie, telefon w wersji max. No jak to mawia klasyk? Jest wysoko. Chyba jest wysoko, nie? No jest, ku***a.
wysoko. Nie poddajemy się natomiast w żadnym wypadku. Mija kilka dni i na CNC wycinamy dystansę. Tyle, ile brakuje, żeby wsunąć i zapiąć sprzęt. Tak więc powtórka z rozrywki. Przywozimy, dolewamy wahy, zrzucamy, odpalamy auto. Następnie odpalamy alarmy, znowu cała firma wibruje, więc wszyscy wychodzą, wjeżdżamy na halę. Nauczeni natomiast doświadczeniem, wszyscy w słuchawkach lub wyposażeni w stopery do uszu. Historia pisze się właśnie teraz tutaj i jest fajnie. Chłopaki dobrze robią. Dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Wszystko gotowe, przechodzimy do rzeczy. Łota to jak nic do tej pory. Nie brzmi tak, wiecie, napompowane doładowaniem jak JZ-y. Brzmi zupełnie inaczej, jestem pewien, że przez film i tak ciężko jest wam to oddać. Obiecuję natomiast, że jest absurdalnie brutalne. Że mógłbym tu wymalować wykres. No, na lekko ze 2000 koni i tak by nikt nie dyskutował. No ale nie. I ku naszemu zdziwieniu hałasuje to, ale nie jedzie. Mało. Za 500 koni? Nie wiem. Chyba to nic jest. No ale tak wiesz, otrzymujemy. Też musi być nie tak. Chłopaki, ja obstawiam, że wynik nie jest dlatego, że jest coś źle zmontowane w silniku, tylko że jest jakaś awaria mechaniczna tego motoru, która po prostu nam to mu zabiera. Czyli hałasuje to kurwa tak, że tu budynek się całe trzęsie, a mocy ma mniej niż M3. 3-litrowa. Kto to ogarnie w Polsce? Nie wiem, ale wiesz, my nawet nie słyszymy, czy on pracuje równo na wszystkie gary, czy nie. Ma tak te kocze, że może pracować na 6, a nie na 8 i tak to ja nie usłyszę. Powiem tak, no kurwa, miało być wysoko, Paweł miał skakać, teraz Paweł ma w dupie, że nawet nie będzie skakał. W toku rozmów, teorii i weryfikacji okazuje się, że pedał gazu może być uszkodzony i pomiar odbył się na w połowie wciśniętym gazie. Do tego blokujemy na stałe w otwarciu wloty powietrza na dolocie. Gaz zamiast wciskać kopytem będzie taki, o taki będzie. Ale zobacz, ty też mam taką, wiesz. Ty trochę jak na koniu teraz. Ja tak, droga, nie biją. Czy ty masz w ręce? Tak, widzisz tutaj no, taki patent. Ameryka w kraju, Ameryka! Ja. Znowu narobiło hałasu, tym razem nawet odważyłem się stanąć koło wydechu podczas odcinki i ukręcić takie oto piękne smażenie. Ale wciąż gdzieś jest jakiś problem. Cóż mam wam powiedzieć? Tak to jest, jak chcesz wprowadzić do kraju coś przed wszystkimi. Ściągajmy to czas na kebaba. Nie jesteś pocieszony. Nie. No i cyk dla tych, którzy oglądają materiały do samego końca. Teraz coś fajnego, albowiem, jak doskonale wiecie, warto oglądać materiały do samego końca, bo czasem arcybiskup Labuda dopiero na samym końcu chce dobić tego finalnego i najmocniejszego gwoździa. Moi kochani, teraz na sam koniec, skoro ten film i tak początkowo miał nie powstać, a powstaje... O Jezus, nie zamknąłem drzwi! A powstaje tylko i wyłącznie ze względu na to, że ktoś z was, czyli z moich widzów, sprezentował mi sprzęt, no to ja bym chciał teraz pokazać coś, co budujemy, moi kochani, a mianowicie zabrać was na budowę, pokazać wam, jakie są postępy, jak wyglądało to ostatnio, no było dokładnie tak, a problemów mieliśmy naprawdę bardzo dużo, żeby zażegnać, więc ja tak elegancko, normalnie ujebane spodenki i niewyprasowana koszulka, jedziemy, chodźcie, przedstawię wam co i jak na placu budowy, a zmieniło się tam naprawdę bardzo dużo. Głowa w betoniarce! Dzisiejszy dzień jest idealny właściwie na to, żeby zabrać was na budowę, natomiast krótkim tytułem wstępu powiem wam, dlaczego mieliśmy tam całkiem sporo problemów, no i całkiem spore przeprawy. Otóż, moi kochani, ta działka wyglądała tak, jak widzicie teraz, jeszcze raz, i tam jest gigantyczny nasyp, ze względu na to, że cała ta działka właściwie szła nam w dół, my musieliśmy całą tą ziemię nawieźć. No i jakby kontynuując problem, jest to działka osuwiskowa, a budynek powstaje na skraju tak zwanej strefy buforowej, czyli jak macie osuwisko, to później jeszcze przez
przez parę metrów działka jest strefą buforową, moi kochani. Przepraszam, ja tu kurwa pasów nie widzę. Pani ma f***bane i se idzie. No i wracając, to nie można tam w taki prosty sposób budować sobie tak o, no bo budynek mógłby się po prostu osunąć, zacząć siadać, pękać i tak dalej. Musieliśmy więc całą działkę przygotować do tego, żeby tak duży budynek tam postawić i musieliśmy wylać tam wielki mur oporowy. Dlaczego mówię, że dzisiejszy dzień jest bardzo fajny do tego, żeby was tam zabrać? Przyjeżdża dzisiaj 9 gruszek, czyli 9 betoniarek, żeby wylać płytę parterową. Początkowo miało nie być tam garażu podziemnego, ale plan się totalnie zmienił, a na chwilę obecną budynek jest realizowany z naprawdę, jeszcze myślę, że 1,5, może 1,6, może 1,65 raza większym rozmachem niż miało być to na samym początku. Także skoro te słowa wstępu mamy już za sobą, to jedźmy, bo już od 3 godzin trwa lanie płyty parterowej. Tylko niech pani zgasi papieroska, bo będzie mi śmierdzieć. A ja akurat tam jadę, to panią wezmę. O, jedzie betoniarka od nas. No, pani sąsiadka, da pani tę torbę i tą też pani da. Tu położymy. Ile by pani szła tam pieszo? Ostatnio szłam od lekarza, to tam taki pan robił i zaczepiał i zawiózł mi pieszo. No i bardzo dobrze. Ja bym częściej jeździł, to też bym panią zawoził częściej. Co się z panem dzieje? Ja? A coś tam nagrywamy, coś tam robimy, coś tam jeździmy. Ja tym wszystkim ludziom muszę dostarczyć content. Życia nie mam, ale kocham ich, wie pani, tych co oglądają. Tu to pan jakiś. Dzień dobry. A tu, tu operator, operator. Siema. No to jedziemy! O, dzięki, dzięki. Bluzę mi dali. No i teraz będziesz wyglądał prawidłowo, to no. Jest firmowa. Powiedzieli, że ostatnia gruszka się teraz wylewa. Dzisiaj 9 gruszek się tam lało. Ale pani tam wygląda, ja pierdzielę, a pani tam pasuje. Ty, no pani tam pasuje na tym prawym tylnym fotelu. O k***a sama. No przecież pani, no ja pierdolę, no. Ale pani tam wygląda jak królowa Elżbieta. No jak nie? Prawda? No prawda, no, no tak, kurde. Królowa Elżbietę mamy tutaj u nas na wiosce. Bardzo dobrze. Jeszcze sąsiadka. Bo... O, p***wa. I nie za mały, panie. No. Do wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy się trochę nie spóźniliśmy, czy właśnie nie przestała się lać ostatnia betoniarka. A nie, tędy nie. Tędy nie. Już wszystko wylane? Pompa. 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 Dobry. Dobry. Ja tu jak w nigdy w życiu Judyta, ta co budowała. Dobry, kierowniku. Znaczy, że dobrze zapierda. Bardzo dobrze panowie zapierdalają. Zapierdalają panowie po prostu jak nie wiem. A, dobra, bo wy to widzicie teraz pierwszy raz. No ogólnie to jest tylko i wyłącznie garaż podziemny i powiem wam, że z tej perspektywy, z której stoimy teraz, jest on najmniejszy. Dopiero jak za chwilę przejdziemy dookoła i pokażę wam budynek od tamtej strony, to zobaczycie, że jest to naprawdę bardzo duże. 34 metry długości, 10 metrów szerokości. To jest garaż podziemny. Tutaj będziemy mieli parter i tutaj będziemy mieli piętro plus 1, łącznie jeszcze plus 9 metrów. I teraz popatrzcie to. Tutaj jest 5,5 metra w dół. Tutaj jest poziom 0. Od tego 9 metrów do góry, czyli prawie jeszcze dwa razy tyle. To będzie naprawdę sroga rzecz. Jak jest, panowie? No jest wszystko w porządku. Chuj, słyszą. Słuchajcie, ja się już przyodziewam tak jak należy. Tutaj nie ma tak, jakieś prowizorki. Idziemy teraz na dół. Dobra, żebyście zrozumieli, co się tutaj dzieje, to właściwie musimy wam to pokazać z drona. Czyli ja teraz gadam, a wy widzicie to, co tutaj dzieje się z góry. Mamy mur oporowy, o którym wam powiedziałem, 5,5 metra wysokości. Następnie tutaj będziemy mieli drogę wyasfaltowaną, którą będziemy mogli objechać całą działkę. Po mojej lewej znajduje się budynek. My docelowo będziemy to wszystko zasypywać ziemią aż do szczytu tego muru oporowego, więc to tak naprawdę będzie parter. Chodźcie dalej. Tutaj ta droga... Oj, te buty będą do wyjebania. Ale chłopie, jak ci buty fitują z tą kamizelką. Tutaj ta droga asfaltowa dookoła. Jak mi ktoś nie wierzył, że skóry ma 5,5 metra, to myślę, że w tym momencie dopiero mi uwierzycie. Czekaj tam. No i tutaj ta droga asfaltowa idzie dalej. Teraz znajdujemy się na skrzyżowaniu. W prawo będziemy mogli pojechać. Jak kiedyś wybuduję dom, no to on będzie stał tam. Ale nie mam takich pieniędzy i chyba długo takich pieniędzy nie będę miał. I tego domu na razie tam nie ma i pewnie w najbliższym czasie nie będzie. Natomiast tutaj jest skrzyżowanie i w prawo kiedyś tam do domu. Tutaj planujemy zrobić lądowisko dla helikoptera. W tym miejscu, co tutaj teraz paluszkiem tam pokazuję. Tam będziemy jechać dalej prosto i będziemy mieli wiatę na samochody takie, żeby na nie nie kapało. A w
lewo będziemy mieli wjazd. No i w tym momencie widzicie budynek. Jak wygląda z tej perspektywy? Jest duży czy nie? Jest duży. Jest duży. No. Jest duży. Czyli Paweł będzie skakał. Jest wysoko. Będzie skakał. Dobrze. Czyli w końcu z Dragsterem się nie udało, żeby Paweł skakać, bo mocy nie było, ale tu jest mocy wystarczająco. Paweł będzie skakał, jest wysoko. No i ten budynek, moi kochani, tutaj na wprost 34 metry. Tutaj na dole będzie garaż podziemny. Będzie fajne stanowisko, niespodzianka, o którym kiedyś wam jeszcze opowiem. No i właśnie co ciekawe, to dopiero stąd będziemy szli 9 metrów jeszcze do góry. Czyli jak tu mamy 5,5 metra, do tego dołożymy jeszcze 9, no to naprawdę okaże się być wtedy moloch. Myślę, że nie mamy co wchodzić do środka, bo po pierwsze przed sekundą została wylana płyta, więc nie jest to najrozsądniejsze i najbezpieczniejsze. No i do tego wszystkiego jest pełno tych podpór, które trzymają nam szalunki, no więc do środka włazić nie możemy. Natomiast chodźcie jeszcze tam, w to największe bagno i błoto, to pokażę wam, jak budynek wygląda od tamtej strony. No i teraz musicie patrzeć oczyma wyobraźni, bo budynek będzie zasypany ziemią, piachem i tak dalej, aż do tego poziomu, więc tutaj tak naprawdę zrobi się nam fajny kolejny plac na samochody, gdzie będziemy mogli postawić auto, zrobić fajne zdjęcie. No i do tego wszystkiego cała ta przestrzeń nam tutaj się otworzy. Można by było pomyśleć, kiedy to powstanie, jak to jest dopiero w tym miejscu. Otóż, moi kochani, tak jak powiedziałem, było tutaj najwięcej problemów z wyjściem z ziemi. Cała ta działka wyglądała, no, tak jak widzieliście, żeby to wyglądało tak jak teraz. Porobić te wszystkie drogi dla koparek, porobić całą płytę, mury oporowe. To wszystko jest konstrukcja z żelbetonu. Teraz od parteru do góry idziemy już halami warstwowymi. Moi kochani, żeby wylać takie ściany, to idzie w miesiące. Żeby postawić ścianę hali warstwowej, to tak naprawdę są 2-3 tygodnie. Więc to, co teraz, dzisiaj zakończyło się równo z laniem płyty przez te betoniarki, to jest, moi kochani, to, co tak naprawdę stanowiło 70-75% całej pracy tutaj. Teraz to tak naprawdę będzie szło już tylko z górki. Czy ja się jaram tym wszystkim, co wam tutaj teraz pokazałem? Czy my w tym filmie, który notabene wyszedł spontanicznie i nie był w planach, przerobiliśmy temat na skarówki, pokazałem wam Dragstera z Big Blockiem, a na sam koniec zabrałem was na główną budowę, która na chwilę obecną całkowicie rujnuje mnie finansowo, ale jak widzicie, uśmiech nie znika z mojego ryja, ponieważ tworzymy coś pięknego. Dziękuję wam bardzo serdecznie, jeżeli dotrwaliście tutaj do samego końca, to wam gratuluję, bo myślę, że zobaczyliście rzecz przełomową. Wszystkiego dobrego, zostawcie subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie, zapraszam na mojego Instagrama, do którego teraz nazwa u góry. I co? Miłego dzionka dla was. Całuję i pozdrawiam was. Ja, Bob Kamil Budowniczy. Cik-cika. Duże. No. Patrz, jak ja tu stanę. Dwumetrowy chłop. Czy jeszcze 9 metrów ponad to, co jest teraz? Do tego drzewa, co najmniej. No. Dobrze, że jest ten sponsor. I stary zarobiony. Koniec.